Bardzo minęła 19. Jacek Sobala, dobry wieczór Państwu. Zapraszam na główne wydanie wiadomości. Stwierdzam, że Sejm nie uchwalił ustawy. Tusk się wściekł i wściekła się Lempart, bo koalicja 13 grudnia przegrała głosowanie w sprawie aborcji. Posłowie gdzieś w sprawach fundamentalnych potrafią jednak skupić się na nauce Kościoła, a nie na tym, co mówi Donald Tusk. Polska nie będzie w przyszłości silna, jeżeli nie będzie w Polsce dzieci. Jeżeli premier Donald Tusk chciałby obniżyć cenę paliw, musi obniżyć czy znieść któryś z podatków. Już jest drogo, a będzie jeszcze drożej. Oni śmiało realizują plan zwijania Polski. Powinniśmy jak najszybciej usłyszeć o wylaniu betonu pod pierwszy reaktor. Powtarza się historia cofania naszej gospodarki. Tusk stara się zlikwidować Prawo i Sprawiedliwość, zlikwidować opozycję. Atak na Błaszczaka, a tymczasem junta Tuska twierdzi, że takiej eskalacji kryzysu na polsko-białoruskiej granicy jeszcze nie było. Wzorcowo koalicja 13 grudnia demontuje pewne elementy bezpieczeństwa państwa polskiego. Mimo że koalicja 13 grudnia ma większość w Sejmie, kolejny raz nie udało jej się przyjąć ustawy, którą obiecywała w kampanii. Tym razem sprawa dotyczyła aborcji. Donald Tusk szybko zapowiedział wyciągnięcie konsekwencji wobec niegłosujących, między innymi wobec wiceministra, który był w tym czasie w Stanach Zjednoczonych w podróży jak najbardziej służbowej. W Sejmie był za to Roman Giertych, który mimo wcześniejszych obietnic składanych Tuskowi nie zagłosował za liberalizacją aborcji. Koalicja znów pokazała to, przed czym ostrzegało Prawo i Sprawiedliwość. Jest tam tyle różnych partii, że nie są w stanie się porozumieć. Paweł Błoch. Wbrew zapowiedziom Donalda Tuska, wczoraj na Wiejskiej wygrało życie. Głosowało 435 posłów, za 215, przeciw 218. Wstrzymało się dwóch. Stwierdzam, że Sejm nie uchwalił ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny. Taki obrót spraw zaskoczył niejednego polityka PO. Głosowało 435 posłów, za 215, przeciw 218. Koalicja 13 grudnia pokazała, że nie jest monolitem. Zdecydowana większość posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego zagłosowała przeciwko aborcji. Trzech polityków Koalicji Obywatelskiej nie wzięło udziału w głosowaniu. To zdecydowało o losie ustawy. To szczególnie ubodło premiera Donalda Tuska. To nie było zwykłe głosowanie. Poseł Grabczuk w szpitalu jest usprawiedliwiony. Posłowie Giertych i Sługocki zostaną zawieszeni w klubie poselskim i pozbawieni funkcji wiceprzewodniczącego klubu i wiceministra. Waldemar Sługocki przebywał w czasie głosowania w Stanach Zjednoczonych na wcześniej planowanym wyjeździe służbowym. Czy to tłumaczenie przekona premiera Tuska? Nie wiadomo. Wiadomo jednak, że sceptycznie do tego podeszły feministki z tak zwanego strajku kobiet. Lewicowe środowiska domagają się głowy Romana Giertycha, który już po raz kolejny nie wziął udziału w głosowaniu światopoglądowym. I to wszystko wbrew jego deklaracji, którą ogłosił sam Donald Tusk. Jeśli wejdzie do parlamentu, jeśli będziemy go chcieli mieć ze sobą, będzie przestrzegał dyscypliny w głosowaniu. I też powiedział mi rzecz, której właściwie może nie powinienem mówić, ale pytacie, to powiem. Prędzej złożę mandat, niż złamie dyscyplinę głosowania Koalicji Obywatelskiej. Mandat posła Giertycha oczywiście ma się jak najlepiej. Jednak łaska uśmiechniętej Polski na pstrym koniu jeździ. Przekonało się o tym dobitnie PSL, które w większości głosowało za życiem. W oczach lewicowych aktywistów ludowcy traktowani są na równi z politykami prawicy. Lecz jak wskazują komentatorzy, to rządem nie zachwieje. Ta koalicja trzyma się i będzie się trzymała, mimo tego, że oczywiście dochodzi do różnego rodzaju napięć, ponieważ ta koalicja cały czas myśli o tym, żeby nie oddać władzy PiS-owi, żeby jest ciągle koalicją antypisu, a nie propolską, nie koalicją, która coś buduje. Europoseł Patryk Jaki zwraca uwagę, że sprawa aborcji to nie tylko kwestia moralna, ale również gospodarcza. Jesteśmy narodem starzejącym się, który zmaga się z niskim przyrostem naturalnym. Polska nie będzie w przyszłości silna ekonomicznie, gospodarczo, geopolitycznie, jeżeli nie będzie w Polsce dzieci. Ustawa autorstwa Lewicy przewidywała dekryminalizację pomocy w aborcji do 12 tygodnia trwania ciąży. Nawet jeżeli przepisy zostałyby przegłosowane, swoje weto zapowiedział prezydent Andrzej Duda. Paweł Błoch, Telewizja Republika. Paliwo wciąż nie kosztuje obiecane 5,19 zł za litr i nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie koszt tankowania miał spaść. Do Orlenu za to trafiają byli pracownicy Rastnieft Deutschland, a z Ministerstwa Klimatu słychać, że
Mamy jak najszybciej odchodzić od węgla. Tak, Polska ma jeszcze szybciej wygaszać kopalnie. Przy braku elektrowni jądrowej będzie to oznaczało konieczność importu prądu z innych krajów, czyli z Niemiec. Albo natychmiastowe stawianie niemieckich wiatraków, przy czym jedno drugiego nie wyklucza. W dodatku rząd nie może Polakom nic dopłacić do rachunków za prąd, bo w budżecie nie ma pieniędzy, a Polska została przez Brukselę objęta procedurą nadmiernego deficytu. To oznacza, że już jest drogo, a będzie jeszcze drożej. Oni śmiało realizują plan zwijania Polski. Marcin Bakalarski. Słuchajcie, zrobiliśmy to, naprawdę! Owszem, zrobili nawet więcej niż Komisja Europejska wymagała. Jak informuje serwis wysokienapięcie.pl, najnowsza i ambitniejsza wersja Krajowego Planu dla Energii i Klimatu zakłada ograniczenie zużycia węgla kamiennego wykorzystywanego w energetyce o połowę do 2030 roku. Prace nad tym projektem miały zakończyć się w tym tygodniu. Jednak alternatyw energetycznych brak. Pierwsza elektrownia atomowa w Polsce ma powstać dopiero w... 35 to jest rok oddania do użytku, 36 wejście do systemu elektroenergetycznego z pełną mocą. Wydłużony termin budowy elektrowni atomowej będzie uderzał po kieszeni Polaków. Polska potrzebuje elektrowni jądrowej, żeby kiedyś zastąpić węgiel. Im później będzie miała elektrownię jądrową, tym dłużej będzie musiała utrzymywać energetykę węglową i płacić coraz więcej za politykę klimatyczną. Bezpieczeństwo energetyczne to nie jedyna rzecz, której rząd Donalda Tuska nie zrealizował. Wszyscy chyba pamiętamy te zapowiedzi. Ja mam bardzo konkretne rozwiązanie, które mogłoby dzisiaj spowodować, że benzyna jest naprawdę po 5 zł. I to nie są żadne cuda. A gdyby pan był premierem, to po ile byłaby benzyna? Ja powiedziałem 5,19. Wystarczy jedna prosta decyzja, żeby benzyna w Polsce kosztowała nie ponad 6 zł, tylko 5 zł. Jednak kiedy kampania wyborcza się skończyła, a Donald Tusk został premierem, stwierdził, że... Ja nie biorę odpowiedzialności za ceny benzyny, bo to nie jest decyzja premiera. Eksperci nie pozostawiają jednak złudzeń. Każdy, kto uwierzył w cenę, którą precyzyjnie wskazał obecny premier Donald Tusk jeszcze przed wyborami, no mówiąc delikatnie, musi nadrobić swoją wiedzę ekonomiczną. Polacy na co dzień odczuwają drożyznę, jaka drenuje ich kieszenie. W samym tylko czerwcu codzienne zakupy zdrożały o średnio 3,1% rok do roku. W maju ceny wzrosły o 2,9%, a w kwietniu o 2,4%. Nie da się nie zauważyć tendencji wzrostowej. Przy podwyżkach VAT-u, teraz przy wzroście cen energii, nawet o 15%, jeśli chodzi o produkty spożywcze, ale też właśnie utrzymanie domów, mieszkań. Tą sprawę podwyżki cen energii za chwilę jeszcze bardziej zauważymy właśnie, kiedy przyjdą pierwsze rachunki. Co gorsza, Polska została objęta procedurą nadmiernego deficytu przez Komisję Europejską. To oznacza, że rząd będzie musiał szukać oszczędności, by spełnić oczekiwania Brukseli. Polska ostatni raz objęta była tą procedurą również za rządu Donalda Tuska w 2010 roku. Marcin Bakalarski, Telewizja Republika. Według doniesień medialnych ma nastąpić kulminacyjny atak nawet 40 tysięcy migrantów na polską granicę. Rosja ściąga w tym celu ze Strefy Gazy Palestyńczyków, w tym tych zaprawionych w boju terrorystów z Hamasu. Na razie polska granica jest chroniona dzięki służbie i poświęceniu mundurowych i dzięki zaporze. Jednym z najbardziej zaangażowanych polityków w zapewnienie bezpieczeństwa na granicy, oprócz Mariusza Kamińskiego, był Mariusz Błaszczak. Teraz w trakcie eskalacji kryzysu migracyjnego Błaszczak stał się celem ataku koalicji rządzącej, bo najważniejsze jest, żeby się politycznie zemścić i żeby obowiązywało 8 gwiazdek. Konrad Wąż. W sierpniu może zacząć się nowa, dużo bardziej brutalna odsłona kryzysu migracyjnego na polskiej granicy. Były funkcjonariusz białoruskich służb specjalnych Aleksandr Azarau ostrzega w wywiadzie dla Forza.pl, że w szturmie na Polskę może wziąć udział nawet 40 tysięcy Palestyńczyków. Rosjanie zapraszają Palestyńczyków do Rosji i będą ich rozmieszczać w 9 różnych obszarach. Zapraszają tych, którzy mają uciekać ze Strefy Gazy. Są też wiadomości, że już dla nich są budowane namioty, w których mają mieszkać.
Wśród nich mają znajdować się doświadczeni bojownicy z Hamasu. Rozmawialiśmy z naszymi źródłami i one potwierdzają, że część z tych Palestyńczyków zapraszanych jest po to, aby ich wysłać do Polski, bo kto będzie sprawdzał, kto jest z Hamasu, a kto nie? Jeśli te doniesienia się potwierdzą, czeka nas jeden z najpoważniejszych w powojennej historii Polski – testów odporności państwa. Jest potężne oddziaływanie destrukcyjne na struktury bezpieczeństwa państwa polskiego. No i też pamiętajmy, że Rosjanie analizują to wszystko, te harce, które się odbywają w państwie polskim. Te systematyczne nękanie wszelkich struktur obejmujących także struktury bezpieczeństwa. Najpoważniejszy dotychczas szturm na polską granicę miał miejsce 16 listopada 2021 roku w Kuźnicy. Za skuteczne odparcie szturmu odpowiadali ówczesny szef MSWiA Mariusz Kamiński i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Dziś obydwaj są na celowniku koalicji 13 grudnia. Kamiński został wtrącony do więzienia już kilka tygodni po przejęciu władzy przez Tuska i wyszedł na wolność tylko dzięki ułaskawieniu przez prezydenta. Wczoraj Sejm uchylił immunitet byłemu ministrowi obrony. Tusk stara się zlikwidować Prawo i Sprawiedliwość, zlikwidować opozycję w ten sposób, zastraszyć ludzi, bo przecież to, że w areszcie wydobywczym są przetrzymywani ksiądz i dwie panie, które były dyrektorkami w Ministerstwie Sprawiedliwości, to też temu ma służyć. Państwo Tuska i Bodnara ściga i próbuje zastraszyć także żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji. W prokuraturze Bodnara jest zespół prokuratorów, który zajmuje się oskarżaniem żołnierzy. Zespół powołano w kwietniu tego roku i jego zadaniem jest oskarżanie żołnierzy, którzy używają broni, strzegąc polskiej granicy. Na początku czerwca ujawniono informacje o zatrzymaniu i zakuciu w kajdanki żołnierzy, którzy w obronie polskiej granicy oddali strzały ostrzegawcze. Ostatnie tygodnie to także czarna seria śmierci polskich żołnierzy. Od początku marca śmierć poniosło 8 z nich, w tym sierżant Mateusz Sitek. Wczoraj zginął major pilot Robert Killer Jeł. Jego samolot rozbił się w trakcie manewrów przed pokazami lotniczymi. Konrad Wąż, Telewizja Republika. Oglądają Państwo program dzisiaj, już za chwilę o tym, jak Musk oskarża Komisję Europejską o szantaż, a potem... Po kompromitacjach Bidena rośnie poparcie dla Trumpa. Krótki poradnik, co zrobić, żeby odbierać Republikę. Wyszukuję wszystkie kanały, które są dostępne. Elon Musk oskarża Komisję Europejską o szantaż. Jego zdaniem Bruksela miała mu zaproponować tajne porozumienie w sprawie wprowadzenia cenzury na portalu X w zamian za nienałożenie przez Brukselę grzywny. Uważajcie, bo według Muska inne platformy internetowe już zaakceptowały ten układ. Maksymilian Maszenda. Elon Musk kontra Unia Europejska. W tle cenzura, zakulisowe negocjacje i ogromne pieniądze. Komisja poinformowała Platformę X, że naruszyła rozporządzenie w sprawie usług cyfrowych w trzech obszarach. Komisja Europejska przekonuje, że oczywiście i jak zawsze chodzi tylko o przestrzeganie prawa i dobro wszystkich użytkowników w Europie. Amerykański miliarder opisał jednak, jak faktycznie wyglądały negocjacje z urzędnikami w Brukseli. Komisja Europejska zaproponowała X nielegalne, tajne porozumienie. Gdybyśmy po cichu cenzurowali wypowiedzi, nikomu o tym nie mówiąc, nie ukaraliby nas. Pozostałe platformy zaakceptowały tę umowę. X nie. W efekcie zamiast na umowie skończyło się na groźbie gigantycznych kar finansowych dla firmy Elona Muska. Unijni urzędnicy mogą też nakazać platformie zmianę w funkcjonowaniu. Wszystko to oczywiście w imię słynnej praworządności. Ja nie zostawię tej sprawy. W najbliższy wtorek nasza grupa ma spotkanie z Ursulą von der Leyen. Ja będę ją o to pytał. Co więcej, będę żądał debaty z zaproszeniem Elona Muska do Parlamentu Europejskiego, aby podzielił się swoją wiedzą. Musk, miliarder, właściciel m.in. Platformy X, czyli dawnego Twittera. Po tym, jak przejął cyfrowego giganta, zapowiedział zniesienie cenzury. Odblokował wiele kont należących do zwolenników prawicy, w tym byłego amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, którego popiera i wspiera finansowo w nadchodzących wyborach. Musimy chronić wolność słowa, a ma ono tylko wtedy znaczenie, kiedy ktoś, kogo nie lubisz, mówi coś, czego nie lubisz. Jeśli chodzi o cenzurę, to ci, którzy ją wprowadzają, powinni pamiętać, w jakim momencie obróci się to przeciwko im samym.
Musk coraz częściej jest celem ataków środowisk lewicowych, także w Europie. Jego zarzuty pod adresem Komisji Europejskiej o zakulisowe działania brzmią wiarygodnie, patrząc na ostatnie lata funkcjonowania unijnych struktur. Na co dzień to nie mówią, że są zwolennikami praworządności, demokracji i wolności debaty. A każdy z nas, kto korzysta z mediów społecznościowych, widzi, jak to wygląda i widzi, że oni tak naprawdę marzą o jednym. O cenzurze i zamordyzmie. Musimy z tym skończyć. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przynajmniej na razie nie odniosła się do sensacyjnych zarzutów Elona Muska. Jest zajęta staraniami o kolejną kadencję w Brukseli. Po skandalu szczepionkowym w czasie COVID-u, po Brexicie, po katarskim skandalu łapówkowym, po oszukaniu prezydenta w sprawie kamieni milowych, po zawłaszczeniu prawa europejskiego kosztem państw członkowskich, von der Leyen nie zasługuje na reelekcję. W najbliższy wtorek Ursula von der Leyen chce spotkać się z należącymi do grupy europejskich konserwatystów i reformatorów europosłami Prawa i Sprawiedliwości, by przekonywać ich do poparcia jej kandydatury. Maksymilian Maszenda, Telewizja Republika. Ciekawe polityczne zjawisko wystąpiło ostatnio w Stanach. Otóż zaobserwowano, że tuż przed konwencją republikanów, wprost proporcjonalnie do ilości wpadek Bidena, rośnie poparcie dla Trumpa. Kiedy Biden myli Zełenskiego z Putinem, a Kamala Harris z Trumpem, Trumpowi rośnie poparcie, a to z kolei powoduje jeszcze większą nerwowość u Bidena i wpływa na to, że popełnia on jeszcze więcej kompromitujących gaf i wpadek. W polityce za oceanem wytworzył się taki nowy polityczny mechanizm, pewna prawidłowość, jakby reguła. Ja bym nie wykluczył, że ktoś się z tego będzie doktoryzował w przyszłości. Być może zrobi to Marcin Szewczak, z tym, że oczywiście jak natura będzie chciała, to wybierze Kidawę, a nie Bidena. Po tym, jak na szczycie NATO w Waszyngtonie Joe Biden pomylił prezydenta Ukrainy z rosyjskim barbarzyńcą Putinem. President Putin. I twierdził, że Donald Trump jest jego wiceprezydentem. Znów musi się gęsto tłumaczyć swoim wyborcom i sponsorom. I znów jego słowa wzbudzają niepokój. Amerykanie chcieliby w to wierzyć, ale co innego pokazują badania. Faworytem sondaży, bukmacherów, a co najważniejsze wyborców jest Donald Trump. Joe Biden ma problem. Nawet jeśli on całkowicie nie stracił rozumu, na co mam nadzieję, to i tak przeszkodą jest wiek. On nie da rady już dłużej służyć największemu mocarstwu świata. Podczas gdy demokraci wciąż nie wiedzą, czy postawić na Bidena, republikanie odliczają godziny do Wielkiego Święta. Trzydniowa konwencja republikańska w Milwaukee zacznie się w poniedziałek. Partia w swoich założeniach ma m.in. przywrócenie pokoju w Europie, zapobieżenie III wojnie światowej oraz masowe deportacje nielegalnych imigrantów. Bezpieczeństwo i to umiejętnie bardzo republikanie to rozgrywają, zwłaszcza sztab Donalda Trumpa umiejętnie łączy to z kryzysem na granicy południowej, z dużym kryzysem migracyjnym. Inaczej niż u demokratów, tu wybór jest jasny. Republikańskim kandydatem na prezydenta będzie Donald Trump. Radykalnie lewicowa partia demokratyczna jest w takim chaosie i załamaniu, że nawet nie wie, który z ich kandydatów będzie się mniej nadawał na prezydenta. Zagadką pozostaje, kogo Trump wskaże jako wiceprezydenta. Długa lista nazwisk ma trzech faworytów. To znany senator z Florydy o kubańskich korzeniach Marco Rubio, gubernator Dakoty Północnej Doug Burgum i niespełna 40-letni senator z Ohio J.D. Vance. Z Vance'em przyjaźni się najstarszy syn Trumpa, a to on ma ogłaszać nazwisko kandydata na wiceprezydenta. Koniec gadania o wzmacnianiu granic. Czas się za to zabrać. Ameryka potrzebuje ludzi, którzy będą walczyć o najważniejsze sprawy. Ja chcę się tym zająć. Wyścig do Białego Domu nabiera tempa. Kto pierwszy dotrze do mety, okaże się 5 listopada. Marcin Szewczak, Telewizja Republika. Szanownych Państwa, jeszcze raz z całego serca dziękujemy za pomoc w uzyskaniu koncesji na Multiplex. Teraz krótki poradnik, jak nas odbierać i kiedy trzeba dostroić telewizor. Co do anteny, to proszę nie szaleć i uważajcie z tym samodzielnym wychodzeniem na dach. Generalnie bardzo proszę na siebie uważać. Bijemy się o złotą patelnię. Dla nas każdy widz jest cenny, bezcenny. No ale jak się ma takich widzów...
To historyczna chwila dla polskiego rynku telewizyjnego. Republika podpisała umowę z Emitelem, operatorem MUX8 i odtąd jest dostępna szerzej niż kiedykolwiek wcześniej. Całodobowo w telewizji naziemnej na kanale 51. Każdy z Państwa, niemalże w każdej części kraju, z większym lub mniejszym wysiłkiem, na ogół z mniejszym, będzie mógł dostroić teraz nasz sygnał i odbierać bez żadnych innych źródeł, bez kablówki, bez satelity. Kto odbiera na kablówce, na satelicie, niech odbiera, ale reszta z Państwa po prostu musi albo włączyć telewizor, albo trochę dostroić, albo dokupić odpowiednią szerokopasmową antenę. W każdym sklepie Państwu powiedzą, o jaką chodzi, MUX 8. Trzeba ją po prostu dostroić jeden raz, jeden wysiłek, jeden koszt i już mają Państwo telewizję Republika. W wielu przypadkach, aby oglądać naszą telewizję, nie trzeba nic robić. W niektórych telewizorach należy skonfigurować ustawienia odbiornika. Każdy może to zrobić samodzielnie. Wchodzimy w menu strojenia telewizora, wybieramy instalację, wybieramy strojenie automatyczne i czekamy, aż telewizor się zaprogramuje. W przypadku problemów z odbiorem sygnału należy zmienić położenie anteny oraz sprawdzić, czy jest odpowiednio podłączona. Gdy to nie poskutkuje, warto skontaktować się z profesjonalnym instalatorem, który pomoże skonfigurować ustawienia telewizora lub doradzi zakup nowej anteny. Na Wimbledonie Barbora wygrała z Jaśminką. Teraz sport i pogoda, więcej aktualnych informacji na naszym portalu tvrepublika.pl. A już za chwilę będę rozmawiał z naszymi gośćmi. Dzisiaj Marta Czech, Konfederacja i Tobiasz Bocheński, PiS.